Clayfest właśnie wystartował, a wraz z nim ogromne promocje na gry, nowe aktualizacje, a nawet 3 nowe gry, jakie Clay i ich współpracownicy zaplanowali na następny rok. Nas jednak będzie interesował Midsummer Carnival, a dokładnie jego druga odsłona. Ja jestem Kurczak i zapraszam pośród kruki. Letni event Corvusa Goodfedera otrzymał kilka nowości. Zanim jednak do nich przejdziemy, jeśli wcześniej nie ogrywałeś tego eventu, zerknij w opis do linku z wyjaśnieniem zasad wydarzenia. W tym filmie zajmiemy się 3 nowymi minigierkami, nowymi nagrodami oraz skinami związanymi z tym wydarzeniem. U Corvusa pojawiły się 3 nowe minigierki: Obrona Gniazda, Pinball oraz Koło Fortuny. Pierwsza z nich polega na uszczelnieniu kukiełek za pomocą działka. Działkiem celujemy za pomocą wskazówki, która zmienia miejsce położenia. W pierwszych 2 rundach możecie zwyczajnie spamować, jednak w kolejnych zaczną pojawiać się figurki ptaszków. Ich nie wolno zbijać, gdyż tracimy czas. Lekkie rozczarowanie pinballem i kołem fortuny, gdyż tam po prostu wszystko jest losowe, niezależące od naszego skilla. W pinballu piłka musi trafić do gniazdka, by wygrać największą nagrodę, a w kole fortuny zatrzymać się na odpowiednim polu. Nagrody z tych minigierek możemy wydać na ozdoby z eventu, w tym ozdobne drzewka, mini młot do zabawy, a także światełka oraz 12 nowych figurek, które znajdują się w mystery boxach. Dodatkowo mamy nową kolekcję skinów związanych z eventem, w tym skin do czapy z Big Queen czy Bushata oraz nowy Twitch drop, o którym wspominałem w poprzednim filmie. Nie zabrakło również linku do punkcików, dlatego zapraszam po odbiór do opisu. Ale co to? Słyszysz ten szyderczy śmiech z pohukiwaniem? To małpy piraci! Dokładnie tak, moi drodzy. Kolejna aktualizacja, której beta ma rozpocząć się wkrótce, będzie wprowadzała pirackie małpy. Jakiś czas temu proponowałem, by mermy piraci trafili do gry, a my moglibyśmy ich napotykać na wodach konstant. Prawdopodobnie taka sytuacja będzie miała miejsce z małpiszonami. Czy będzie to odpowiednie gatunku psów na wodzie, czy losowy spawn statku cholernych małp, a może nowy biom na wodach konstant, na przykład pirackie forty? Tego dowiemy się już niebawem. A wy co myślicie? Piszcie na dole. Ja pierdolę.